Poszedłem suchym na koniec dzielnicy. On pomógł facetowi na wózku inwalidzkim. Naszym celem był wieżowiec przy lesie. Mieliśmy na podwórku spotkać się z dealerem THC. Nie pamiętam już o czym wtedy gadaliśmy, ale było ciepło i wiatr na ulicy. Na podwórzu poprzedzający mowy blok ujrzałem na chwilę kobietę dziwną, na czarno ubraną, z wózkiem dziecięcym i bladą twarzą, jak u śmierci. Nie pamiętam już o czym wtedy gadaliśmy, ale było ciepło i wiatr na ulicy. Intuicja mnie ostrzegła jak najciuszy radar. Wychodzimy za róg, a tam scena taka. Ludzie, policja, karetka, nawet o nie. Ktoś klęczał obok ciała przykrytego folii czernią. 17 miała lat mniej więcej, mówił dealer lub ktoś szeptem. Po pogrzebie wyszła nagle, zostało okno otwarte wysoko na klatce. Nie myślałem o tym przy blancie, nowe bity i freestyle. Co ciekawe, już po czasie mój ojciec był tam także. Gdzie tamta nastolatka salto mortale wykonała. Szukałem po wielu latach jakiejś wzmianki w necie, lecz klapa. Więc nagrywam w roli świadka zajścia, zejścia na Bielanach WWA 2003 lub 2.